Matryca psioniczna to bijące serce Ajuru. Powstała z sieci kryształów kajdarinowych, osadzonych w skorupie planety. Dostęp do jej budowli zasilających można uzyskać tylko z trzech miejsc. Jeśli je zniszczymy, powinniśmy wyłączyć sieć przesyłową. Wyślę trzy oddziały. Zniszczymy matrycę, zanim Amon zdoła wezwać złotą armadę na Ajur. Vorazum, Alaraku. Musicie wejść do Cytadeli Egzekutora, aby dotrzeć do pierwszej budowli zasilającej. Ale miasto zostało zainfekowane. Nieważne. Oczyścimy Antiochię z zergów. Nawet jeśli będę musiał zrobić to sam. Ach, Holender. Kierujemy zatem bohaterami, co? Tak. Tylko poustawiam sobie skróty odpowiednio. Co? Pozostało mi... Więc to są te zergi, które was pokonały. Żałosne. One także padną pod moją mocą. Jest wiele do zrobienia. Powiedz, czy użyć fali zniszczenia? No tak to działa. I tak się stara. Powiedz, jak to możliwe, że te zwierzęta odebrały wam Ajur? Zaatakowały z zaskoczenia i pogryzły wasze okręty? Zergi stanowiły największe zagrożenie, z jakim zmierzył się Mild. Tylko głupiec mnie lekceważył. Zdam się na wasze doświadczenie. W kwestii głupoty. Pozostało mi... Nie marnego czasu. Chyba nie mogą atakować jednostek latających, nie? I tak się stanie. Chyba, że w ten sposób. Zgodnie z łańcuchami. Strach pomyśleć, co byście beze mnie zrobili. Niedługo się przekonasz. Brama jest zamknięta z drugiej strony. Przemknę w cień, aby ją otworzyć. Delamowi wróg mnie nie zobaczy. Ach. Czy za wcześnie użyłem? Tak. To czekajmy. Na furię cieni używa automatycznie. Więc nie muszę się o to martwić. Staję na wzorcy. Mogą wykryć moją obecność. Lepiej ich unikać. No, plan jest bardzo dobry, ale... Jak ja mam ich unikać, cholerny świecie? En Arudin Shakuras. A, to jest jakiś pomysł. Jest wiele do zrobienia. To dla mnie zaszczyt. En Arudin Shakuras. Da radę? Da radę. Jeszcze jeden strzał. Na szybko odzyskuję. Jest wiele do zrobienia. To wow. Dla mnie zaszczyt. Nieźle kroi te mniejsze jednostki, co? Raz. Długo jeszcze będziesz marnować czas. Czy mam pozabijać kolejne kilkaset zergów bez ciebie? Gotowe. Wrota zostały otwarte. Nareszcie. Ruszajmy dalej. Tak jak ja chcę. Pozostało mi wiele czasu. Okej, czyszczamy. Mów. Szukasz rady? Delamowie są naszą przyszłością. En Arudin Shakuras. Pięknie sobie radzi tutaj. Oczywiście, że jestem potrzebny. Czy możesz mi służyć? Eksplodował ten Baning nieszczęsny. Tak, jak ja chcę. Zgodnie z łem, powiedz, czego chcesz. Robię to dlatego, że tak chcę.
Jaka jest twoja wola? To dla mnie zaszczyt. Się boję wbili na tego nieszczęsnego Baininga. Tak, jak ja chcę. Robię to dlatego, że tak chcą. Zgadzam się z tą decyzją. Tak, jak ja chcę. No, wyczyścimy to. Ale tak sobie poradzi. Łańcuchem wyniesienia. Taki jeden Baining nie będzie dla niego problemem. Robię to dlatego, że tak chcę. Myślałem. Tak? To dla mnie zaszczyt. Moje ostrza skosztowały krwi wrogów. Tutaj też coś jest? O kurde. Powiedz, czego chcesz? Dobra, zajmijmy się tym, bo nas będą tutaj napastować cały czas. Zgodnie z łańcuchem wyniesienia. Oczywiście, że jestem potrzebny. Robię to dlatego, że tak chcę. Ajajaj. Na szczęście chyba się leczy, co? Nie jestem pewny. Mówisz do wielkiego wodza. Robię to dlatego, że tak chcę. Tak, leczy się. I tak się stanie. On się w ogóle leczy zabijając chyba. Kroczę wśród cieni. Neraz Wulwie. Delamowie są naszą przyszłością. Ostrożnie, mimo wszystko. Możesz mi służyć. Tak? Kroczę wśród cieni. Stajemy u boku sojuszników. Jestem pewny, czy Vorazum... Możesz mi służyć. Ja się nas leczy w ten sam sposób. Jest wiele do zrobienia. Co, Alara? Powiedz, czego chcesz. Tego właśnie chcę. Otchłań czeka. Zgodnie z łańcuchem wyniesienia. Shit! Tego właśnie chcę. Musi przebić przez to cholerstwo. Musimy opracować plan. Enalvin Shakulas. Nie marnuj mego czasu. Cały czas idą. Tak. Ostro na nas. Zgodnie z łańcuchem wyniesienia. Jak wyjście, no? Oczywiście, że jestem potrzebny. Tak? Powiedz, czego chcesz. Kroczę wśród cieni. Szukasz rady? Enalvin Shakulas. Mam nadzieję, że się razem wyleczy. Będę musiała przeniknąć szeregi wroga i otworzyć dalsze przejście. Zleciała się tutaj cała chmara mutalisków. Na twoim miejscu starałbym się pozostać w ukryciu. To jest dobry plan. O się. Neraz Gulio. Dobra, na szczęście ten pozostaje bez ruchu. Mamy tu jakąś ścieżkę, to żeby się przebić. Zaszczyt. Bo ta biedaczka niestety się nie leczy. Jest wiele do zrobienia. Enalvin Shakulas. Stajemy u boku sojuszników. Ja pierdzio. Delamowie są naszą przyszłością. Szybciej odnawiaj się, odnawiaj się. O mnie przejadą, jak będą chcieli. Jest wiele do zrobienia. Doskonale. Enalvin Shakulas. To dla mnie muszę przeskoczyć. Delamowie są naszą przyszłością. Neraz Gulio. Dotarliśmy. Prawie dotarliśmy do budowli zasilającej. Naprzód, wielki wozu. Rozkazy od ciebie? To jedno miejsce. Kiepsko. Zgodnie z łańcuchem wyniesienia. Rozkazy.
robię to dlatego, że tak chcę. Tak? Teraz mówię. Czym możesz mi służyć? Kroczę wśród cieni. Co? Tego właśnie chcę. Pozostało mi wiele czasu. Oh shit! To dla mnie zaszczyt. Ja pierdzio. Nie marnuj mego czasu. Tego właśnie chcę. Szukasz rady? Mów. No, oczywiście, że jestem potrzebny. To jest kolejny. Mówisz do wielkiego wodza. Co? Zgadzam się z tą decyzją. Mów. Tego właśnie chcę. Podoba mi się ta jego zdolność odzyskiwania życia, jak coś zabije. On to w zasadzie sam sobie poradził. Nie z łańcuchem wyniesienia. Lepiej. Nie marnujmy. Tak? Ojej, ja idę mu rozum strasznie popalić. Służyć. Zgadzam się z tą decyzją. Wewnętrzna komnata jest całkowicie odcięta. Na nic moja zdolność ukrywania się. Więc spróbujmy bardziej bezpośredniego podejścia. Osłaniaj mnie, gdy będę się przygotowywać. Zergi na pewno wyczują moją rosnącą moc. Szukasz rady? Mów. Kroczę wśród cieni. Ciężko będzie. Dziewczyna ma niewiele. Stajemy u boku sojuszników. O cholera, latające. Jest wiele do zrobienia. Neras Gulio. To dla mnie zaszczyt. Jest wiele do zrobienia. Stajemy u boku sojuszników. No, wykoszeni, tak mniej więcej. To dla mnie zaszczyt. Dawny trzeba. Jeszcze tylko chwila. 16 sekund. Zebrał się w sobie. Pierwszy rdzeń? Nie tylko zniszczyłeś drzwi. Zergi i budowla zasilająca nie będą nam już przeszkadzać. Skontaktuj się z pozostałymi i opowiedz im o moim zwycięstwie. Rohano, razem z Alarakiem zniszczyliśmy budowlę zasilającą. Powiadom drugą drużynę, że mogą zaczynać. Karaksie, Feniksie, zniszczenie pierwszej budowli zasilającej nie umknęło uwadze hybryd. Zwołały siły do obrony obszaru. Dobrze. Poznają pełnię mojego gniewu. Wszystko w swoim czasie, przyjacielu. Hybrydy to potężny przeciwnik i żeby się z nim mierzyć, potrzebujemy wsparcia. Poświęciłem dużo czasu na badanie energii otchłani. Powinienem zdołać odebrać Amonowi jego roboty i budowlę. Zatem zgromadźmy naszą armię. Niech pokona hybrydy. No dobra. Fazmator jest zawsze gotów. Dobra, tutaj też widzę, że trzeba skróty poustawiać, bo tymi jednostkami nie miałem okazji sterować wcześniej. Dobra, muszę to rozsądnie skoordynować. Służę mą wiedzą. Nieśmiertelny. Nie mogę uwolnić operatora spod wpływów Amona, ale mogę przejąć kontrolę nad maszyną. No i elegancko. Jesteśmy templariuszami, tak, hierarcho? Mamy w ten sposób. Amon nie przetrwa. Kieruje nam. Jaki jest cooldown? Na stałe przyjmujemy tutaj. Nie ma żadnych robotów. Myślę, że to dobry moment, aby wezwać kilka dział fotonowych.
Ziało fotonowe potrzebuje źródła zasilania. Odzyskamy Ajur. Czego żądasz? Dobrze, Feniks walczy. Ziało fotonowe strzela. Poradzili sobie. Droga zasilająca znajduje się przed nami, ale tereny świątynne są ogromne. Wartownicy, nieśmiertelni, kolosy, rozrywacze. Zgromadźmy ich jak najwięcej, zanim ruszymy dalej. Służba nie ma końca. Słucham cię, tak, hierarcho? Żyję, by służyć. Tak się stanie. Jesteśmy Uciekaj. Fazmator jest zawsze gotów. W czym mogę pomóc? Elegancko. Ta jedna oberwała, zanim się zorientowałem, że to są też przecież jednostki mechaniczne. Tak się stanie. Mogę zająć bramę i zakład robotyki znajdujące się na tym obszarze. Wówczas moglibyśmy uzupełnić nasze wojska wybranymi jednostkami. Sprytny plan. Kroskarze. Jesteśmy templariuszami. Kieruje nami wspólny cel. Dobra. Fazmator jest zawsze gotowy. Gęcko, mamy to. Siłą napędową postępu. Ciekawi mnie jedno, Fazmatorze. Czy mógłbyś przejąć kontrolę nade mną? Gdyby Amon zagroził twoim systemom, tak. Sądzę, że byłbym w stanie je oczyścić. Tak się stanie. To jest pytanie, jak mamy tutaj... Shanala Arai Dela. Czy mamy to przejąć? Teraz? Kieruje nami wspólny cel. Bo nie do końca. Żyje, by służyć. Fazmatron ma, jest zasileniem sam w sobie. Teraz już wiem, gdzie stawiać te wieżyczki. Odzyskamy Ajur. Matryca psioniczna upadnie. Jesteśmy zjednoczeni. No, uciekajcie. Tak się stanie. Odzyskamy Ajur. Słucham cię. Czekajcie, muszę poczekać na cooldown. Matryca psioniczna upadnie. Znajdę rozwiązanie. W czym mogę pomóc? Mamy coraz większą tą armię. Przydałoby się jeszcze naprawianie jednostek. Przyjdziemy sobie tutaj tą lewą stroną i sprawdzimy, dokąd nas to zaprowadzi. Czy może są tu kolejne budowle? Podoba mi się ten tryb. Dużo fajnych i zróżnicowanych misji to jest bardzo. Mury pokazują, że przed nami jest wiele rozrywaczy. Ich zdobycie będzie ryzykowne, ale ich siła ognia może okazać się bardzo pomocna. Fazmator jest zawsze gotów. Jesteśmy zjednoczeni. Kieruje nami wspólny cel. Jesteśmy templariuszami. Tak się stanie. Mów, a co z tego żądasz? Ech. Słucham cię. Jednego żeśmy stracili. W czym mogę nie zdążyłem. One zadają zbyt duże obrażenia, żeby sobie tam fazmatronem stać w jednym miejscu. Zbierajmy te surowce. Kieruje nami wspólny cel. Ale te rozrywacze naprawdę zadają kolosalne obrażenia. To jest wersja Kolosusa. Siłą napędową postępu jest odwaga. Jesteśmy zjednoczeni. Jestem. Siłmy do przodu Feniksa, gdyby coś trzeba było. Stanie się twoja wola. Coś niedużo zużywają energii na odbudowę tarczy Feniksa. Shanala Arai. Ale dobra. Mniejsza z tym. Kieruje nami bardzo, bardzo przyjemna misja. Siłą napędową postępu jest odwaga. Jesteśmy zjednoczeni. Tak się stanie. Nie chcę za często dział fotonowych używać, ponieważ nie chcę tracić ewentualnych sojuszników. Shanala Arai Delam. Żyję, by służyć. Okej. Okay. Ustawcie się tutaj. Służę mą wiedzą. To dogodna chwila do ataku. Matryca psioniczna upadnie. Shanala Arai Delam. Tak, hierarcho? Jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy templariuszami. Odzyskamy kolejne jednostki tutaj. W czasie walki uda się, jakby cooldown jest taki
jeden do... Tak się stanie. Jedną, dwie jednostki jestem w stanie przyjąć w trakcie walki. Zostawimy tutaj. Słucham cię. Fazmator jest za... Jesteśmy templariuszami. Żyję, by służyć. Siłą napędową postępu jest odwaga. Kieruje nami wspólny cel. Tak się stanie. Shanala. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Znajdę rozwiązanie. Jesteśmy templariuszami. Można by wybudować tutaj. Służyć. Tak się stanie. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. W czym mogę pomóc? Dobra. Można by wybudować oczywiście te działka fazowe, ale wolę mieć kontrolę nad polem bitwy. Elektryczna upadnie. Działka fazowe walą, gdzie się tylko da. Shanala Arai Delam. Archanioł szybko pada. Jak się mu tarczy zniszczy. Mamy strasznie dużo minerałów i gazu. Być może gdzieś tam na końcu danej będzie przejąć bazę. Będę mógł produkować. Zobaczymy. Kieruje nami wspólny cel. Odzyskamy. Słucham cię. Tak się stanie. Na Zawalne było. Ajur. Kieruje nami wspólny cel. I przejąłem tylko siłą napędową tego jest nieśmiertelnego. Wykrywam w pobliżu stację wsparcia robotyki. Jeśli ją zajmiemy, będziemy mogli budować kolosy. Skamy Ajur. Służę mą wiedzą. Jesteśmy templariuszami. Dobra. Na Ku'afal Ajur. Jak mamy zająć tą stację robotyki? Odzyskamy Ajur. Żyję, by służyć. To jest jedna rzecz, której nie do końca rozumiem. Znajdę rozwiązanie. Bo nie mogę. Matryca psioniczna upadła. W teorii on stanowi pole zasilające. Sam Karax. Jesteśmy templariuszami. Kieruje nami w Amon. Nie przetrwa. No zobaczymy. Teraz hybrydy z pewnością nie mają z nami szans. Myślę podobnie, przyjacielu Feniksie. Ruszajmy do budowli zasilającej. Jesteś tak na styk, jeśli mam być szczery. Mamy 62 jednostki, a 60 należało mieć, więc... Matryca psioniczna upadnie. Tak się trochę stanie. Zbyt gwałtownie ich mordowałem tam. Chyba wypadało wysyłać Karaksa, śmiesznie chodzi. Wypadało Karaksa wysyłać samego. Jesteśmy zjednoczeni. Dobrze. Arai Delam. Siłą napędową postępu jest odwaga. Ładnie kieruje idą. Kieruje nami wspólny cel. Odzyskamy Ajur. Słucham cię. Jesteśmy zjednoczeni. Dobra, przyjęliśmy kolejną jednostkę. Znajdę znaczy w zasadzie rozwiązanie. Dwie. Matryca psioniczna upadnie. Jednostki muszą się zatrzymać na chwilę, żeby odnowić. Nie można w ruchu tego robić. Mamy dwa kolosusy. Jesteśmy templariuszami. Ale na razie pójdziemy razem. Fazmator jest zawsze gotów. Okej, pole otwarte. Droga stoi otworem. Kieruje nami wspólny cel. Wasza krucjata zawiodła. Wasz bogatycy i dwa są jednym ciałem. Trochę mnie tu koszą, ale chyba damy radę. Kieruje nami wspólny cel. Feniks to ma pewnie do zniszczenia. On odbudowuje sobie tarczy co jakiś czas. Służę mą wiedzą. Okay, Feniks zaczął zbierać obrażenia. Dzięki wyeliminowaniu hybryd możemy bezpiecznie zniszczyć budowlę zasilającą. Oczywiście, że tak. No.
Podoba mi się ten fazmatron. Gotowe. Ale matryca nie została zaprojektowana na taką dezaktywację. Uwolniła potężną nadwyżkę energii psionicznej z powierzchni Ajuru. Hierarcho, obawiam się, że jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. W jaskini za tobą gromadzi się energia psioniczna. Jeśli dotrze do twojej pozycji... Nie lękaj się, Karaksie. Razem z moimi wojownikami wyprzedzimy burzę energetyczną. Zwycięstwo jest nadal w zasięgu naszych rąk. Artemisie, wysyłam moich mrocznych templariuszy, aby zabezpieczyli drogę. Zapewnią ci wsparcie. Czyściciele również. Wysyłamy pryzmaty nadprzestrzenne. Oto Taldarimowie wygrają dla was tę bitwę. Moi wojownicy dołączą do waszych oddziałów. O, nieźle. Ostro będzie, co? Prędko, moi pobratymcy. Energia psioniczna jest już u wejścia do jaskini. Kontynuujcie walkę, wojownicy. Moje astralne wichry ulecą wasze rany. No dobrze, to nie do końca tak poszło, jakbym chciał. Straciliśmy trochę zelotów. Totalny błąd. O tych wiatrach. Zapomniałem, że Artanis ma wiatry. Wspólnie jesteśmy silni. Służę mojemu ludowi. Zwyciężymy. No tak, teraz się leczą. W jedności siła. Zostało mi trzech. Artemisie, niedaleko twojej pozycji walczą czyściciele. Za chwilę zniszczymy duże skupisko uli. Zwyciężymy. Tam moi zeloci. Elegancko. Teraz ich mam, kurde, teraz już wiem, jak to. Nie jesteśmy na twoje rozkazy. To mi się podoba. Służę mojemu ludowi. Gońcie! Energia za nami jest coraz bliżej. Nadeszła era zmian. Ale trzeba się spieszyć, nie ma co myśleć o tym, że tracę jakieś jednostki. Nie może być wątpliwości. Idziemy dalej. Przyszłość należy do nas. Szarżuj, szarżuj. Drogi Artanisie. Przyszłość należy do nas. Mógłbym tutaj samymi kolusami załatwić sprawę. Atak Envoyage. Elegancko. Atak Envoyage. Okej, kolususy. Musimy trochę odsapnąć. To wam kazał iść. Się wyrywają. Przewodzić tu zaszczyt. Zwyciężymy. Moi roczni templariusze są tuż przed wami, hierarcho. Niedługo zniszczą ostatnie skupisko unizerków. Dobra. Brakuje mi energii, żeby leczyć tak często, jakbym chciał. Kroczymy prostą ścieżką. O, ci ładnie tutaj. Ostatni budowli zasilający broń kilka czerw wirusowych. Moje mroczne demnariusze pomogą ci je zniszczyć. Dobra, chyba żeśmy wyprzedzili trochę ten promień nieszczęścia.
który nas goni. Śmiały plan. Widzicie, że sobie poradzą. Teraz się armia za bardzo rozjechała. Śmiały plan. Tędy. Zabić Zergi! Jesteśmy już blisko! Tak. Atak en voyage. Udałny. Ja trochę podleczyłem. Szakalce! Chyba załatwia sprawę, co? Mam nadzieję. Ostatnia budowla zasilająca. Kiedy upadnie, zniknie matryca psioniczna. Udało ci się, Artanisie. Powstrzymaliśmy Złotą Armadę. Na razie. Aktywuję przywołanie międzywymiarowe. No to widzę, że powiodło się całkiem dobrze. Zważywszy tutaj na ocenę sytuacji. A mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Hej, hej.